W sumie to już vloga zacznę. Ruszyli. Byłem oporem. Już tu trochę wykoszone tam i tu. O, dopiero kiera zablokowała. No jak widać, ja za sterami 7-2-4. O kurwa, jakie tu bajery. Chyba powietrze mi wleciało z tego, muszę napompować. No, to tak trochę presentation. To starczy. No. Kurde, nie wiem co gadać. No jest syto, 6 zestawów. Jedna ciężarówka. Ja z fliglem. Tam New Holland z fliglem. 936 z Leili, 930 z Pottingerem. Syto. Tam ktoś pelki zbiera słomy, też dobry agent. Presentation. Kukurydza taka, no. Jak na tą ziemię i ten piach, sami widzicie jak się kurzy. Teraz to wolno jadłem, jak Kuba na pełnej przeleciał przez tento, no. Trochę się nakurzyło. Mam zdjęcia i nagrania na aparacie. Bo i coś pod muzykę może się sklei. Ole by przepiliło. O, dobra. Nie założyłem opaski na głowę, to później wam coś nagram z tego. Także witam. Kuba napełniony. Teraz będziemy sypać, ale co tu się są? Na głowę się zostawi. Zajeżdżamy. Pepsi Max. Maksimum smaku 0. Chyba butelki wywaliłem, bo w schowku. W schowku chłodzonym leżały, a ja sobie kolkę wsadziłem. I teraz mi tu przeszkadzają. Pierwszy kurs dzisiaj. Syk, tempomacik i bajka. No, 7-2-4. Generacji szóstej, one. Elegancki sprzęt, się już tak z nim zżyłem przez ten cały wczorajszy dzień. No, nie ma porównania do tego, do New Hollanda. Nawet sam fakt tego tempomatu. Jak na drogę ten tempomat, tak jak tu na te pola, jeździmy 21 km, to co, tempomat sobie wrzucam na obwodnicy i nic mnie nie interesuje, tylko aby skręcać. Naprawdę, bajeczka. Kukurydza taka, wam powiem, wydaje się mała, bo jest mała. No ale widać jaka tu jest ziemia, jaki piach. Tu wam może przebitkę zamieszczę, jak ten, jak wczoraj, jak szybciej się jechało, co się działo. Ale Kuba tam leci, jak się kurzyło. Teraz po rosie to tak nie ten, ale no pioch jak. No, ale ogólnie to tam była jeszcze mniejsza ta kukurydza, bo tu w tym miejscu, tylko tam to 30 hektarów było prawie, chyba 27. No ogólnie ta kukurydza taka mała dosyć, ale liściasta bardzo. Bardzo liściasta. I tej masy przybywa na tych przyczepach szybko. Już troszkę suchawa, mogłaby być deczko mokrzejsza. Ale i tak jest dobra. No, odwozimy ja 724 z fliglem. Kuba 930 z Pottingerem, to już pojechał. Nie wiem, czy ją zwalniać, czy na tył usypuję. Ja na tył usypuję. Pan Marek 936 z Leili,
ale przez noc powietrze z koła uciekło, dętka najprawdopodobniej nie wytrzymała oporu. O, zając! Ale spierdala. Dobrze, niech spierdala, bo by go skosił, to dopiero by było. No i jedzie po ciężarówkę i ciężarówka będzie druga w odwozie. Robert ciężarówką. I chłopaki jeszcze. No, wolniej, wolniej. I chłopaki Optumem z przyczepą samoróbką. I T7-250, tą starszą, taką jak T7000. Z też Leili. Fliglem, Boże. Chyba poprzeczniaka nie będziemy robić. Jo. Hop. No tu gdzie dołek, to kukurydza lepsza. No a na pryzmie jest Steyr. To jest Impuls chyba? Nie wiem, na testach jest. Na testach jest i Klas to jest chyba Arion? Nie wiem, nie znam się na klasach. To jest 660 chyba. Z wyciętym DPF-em tak ładnie mruczy. Chyba muszę te butelki wypierdolić. Ale to na drogę, jak wyjadę. No, to sezon można powiedzieć ruszył pełną parą. Coś jeszcze miałem powiedzieć, zapomniałem co. No i tak to się tu żyje na tej wsi. A, że już się wczułem 724, to im większa pryzma, to tym lepiej na nią wskakuje. Już teraz wiem, jak ten, kiedy w pizdę trzeba dać. I wtedy skrzynia dostaje dobre obroty i... No, tak jak teraz jeżdżę, no to wiadomo, na górnej skrzyni cały czas. Jak jadę pustym zestawem, to czwarty zakres. A jak jeżdżę pod sieczkarnią i się napełniam, albo wracam z pełną, też, to też drugi zakres. No, a na pryzmę jak wjeżdżam, no to wiadomo. Dolna skrzynia, przedni napęd. Później to pewnie i blokadę trzeba będzie. Bo... No silos się zapełni raczej. A silos jest wysoki. Wyższy od 7W4. Więc będzie ciekawie. No to później wam pokażę ten silos. Może nagram, jak będę wjeżdżał. Aby się nie zakopać pierwszy raz w życiu, akurat na nagraniu. Coś tam pod muzykę próbowałem ponagrywać, ale czasu nie ma. Mówię, jak gdzieś bliższe pola będziemy wozić, to jo, a tutaj na 6 zestawów i praktycznie nikt nie stoi. Sieczkarnia jedynie się zdarza, że stoi. Pełno. Nagrywa się to chociaż? Nagrywa się.
wczoraj tu jak przeleciałem 50 na godzinę, bo po drugiej stronie tej drogi kosiliśmy, a ja tu przez to, co wcześniej wykosiliśmy, przeleciałem, to wróciliśmy na to pole, bo tam to wykosiliśmy i ten... I jechaliśmy, kosiliśmy tu i w ten tuman kurzu jeszcze wjechaliśmy, tak się kurzy. No ale piachy, susza, no i co to? Nie poradzi nic na to. Już teraz pewnie będę musiał obciążnik podnieść na pryzmę, jak będę wjeżdżał. Przy wjeżdżaniu to nie ten, nic się nie przeszkadza, gorzej przy zjeżdżaniu. No tu podlaskie Mazury. Ładnie to wygląda. Kariera od zera na szczyt. Tu wczoraj jak jeździłem, to mi się czarny trypar zapalał. Bo tu jest czujnik od tego czarnego trybu. Okej. Nie, musiałbym go całkiem zakryć, a nie sięgam palcem. Tu też jest ciulowy wyjazd. Ale nie ma tragedii, bo ruch jest mały. No i teraz tylko cyk, tempomacik. I bajunia. Lecimy na pryzmę. Jak głośniki tu grają. Dostarczam słowa do EUDZ. Jestem pewien, skąd chodzisz nosą. Żyję tym na okrągło. Widzieli tu za mnie wciągną. Nowe koło jak rondo. Kupią na moje konto. Za to nowy mam rok. Kiedyś mi tu to horror. Kariera odziera szczyt. Nic nie ma, kiedyś go szkodzę. Na łapie mamy kartiera. Poczyna się błyskie z obuwa. Kariera odbija bezsens. Tu wczoraj kosiliśmy. Tam niech was, nie wiem czy kamera to odda, ale tam kukurydza jest jeszcze widać. Ale niech to was nie zmyli, bo ten... Bo tam jest tylko taki wąski pasek, a dalej jest jeszcze dwa razy tyle tego, co wykosiliśmy wczoraj. No i reklama, jak dobrą nutę przełączyłem. Nie, ale to jest bajunia, naprawdę. Te radio tu w tym pokręcidełku. Szkoda, że reklam jeszcze nie da się pomijać. No i sobie w zakręty nie wlecę elegancko, bo już coś jedzie. Kurwy nie zjadą. No i tu wylatujemy na traskę. Tu też jest ciężko wyjechać, naprawdę ciężko jest tu wyjechać. Jeszcze taka dziura tu jest, jak się wyjeżdża. Jak się wyjeżdża, takiej nie czuć, gorzej jak się wyjeżdża. O, ale się złożyło akurat, że... Kurwa, za dużo miodu. Ale jak pusto. Najgorzej w nocy tutaj, nie wiem, taki ruch tu jest w nocy. I cyk, tempomacik. Wszystko mam dobrze ustawione, dobrze. No i tak się tu lata elegancko. Drogi ogólnie trasa długa i bardzo... Tutaj to jest jeszcze git, bo tutaj coś się dzieje, samochodów dużo jeździ i w ogóle, ale na tym, jak później lecimy, jak to się nazywa, tą obwodnicą,
to tam to czasem już się spać chce. Się jedzie tam chyba, nie wiem, z 10 km cały czas taką monotonną trasą. Ruchu praktycznie zero. Całej trasy wam nie będę nagrywał, bo to vlog by ponad godzinę miał. No tam widzę oporowe mijanie. Czy będę musiał skamować, czy nie? Nie. A może jednak? Nie. Coś jedzie za mną? Jedzie. A ten co odpierdalny? Takie to... Wczoraj mi się jeden tam właśnie na tej obwodnicy mijał z naprzeciwka tir, tam straszne góry są. I z naprzeciwka tir jechał. To tak między tirem a obciążnikiem to już naprawdę, kurwa, szczęście miał takie ten typ, że to... No ale widzę ciągniki od razu, chcą minąć. Gdy jak ja jadę te 55, to jest naprawdę jak na ciągnik, to już szybko. Kuba i... 900-ki ogólnie, no to 65 lecą, no to już w ogóle. To już tiry nie mijają. Nie mają za bardzo jak. Ośkę sobie... Ośkę blokuje, ale ona... Znaczy, jak ją rozblokowywuje, to nie chce się rozblokować. Nie wiem, o co chodzi. Albo się rozblokowywuje, tylko tak słabo. Jest pod górze. Tutaj tyle pasów jest, ale na szczęście jeszcze nie miałem okazji się zatrzymywać na nich. Tyle dobrego. No tu w tym dole się zatrzymać na pasach, to jest. Później targać ten ciągnik, męczyć. Dobra, zaraz na obwodnicy jeszcze chwilę nagram. Do zobaczenia. Wyjeżdżone przez nas te rondo. Liczyliśmy chyba 9 kursów wczoraj zrobiliśmy. Razy 6 zestawów. O, jadą nasi. I cyk tempomacik. Się leci. No i taką trasą już zaraz podjedziemy tam trochę dalej. Tą trasę już możecie poznawać. No bo tak jak widzieliście pod górze, tak w Euromaszu jeździliśmy, to na TikTokach ta trasa była. No 700 na kukurydzy raczej wbije 1000 motogodzin. Jak ją wczoraj dosiadłem, miała 36. Teraz jest 49. No na razie odwożę nią, ale później na pryzmę pójdzie, bo ma tuza. New Holland nie ma tuza. No i pójdzie na pryzmę i fligla pójdzie New Holland, pewnie tak jak na trawie. Chociaż jest taki jeden plan, ale to nic nie zdradzam na razie. Jak się ziści, to zobaczycie. No, no i to taka trasa jest. Bez muzyki to by tu zasnął. Dobra, widzimy się na pryzmie. No i dojeżdżamy do pryzmy. Trzeba przyciszyć. No z tej strony tak... Jestem, gdzie sypać? Bo ja mam antenę urwaną, gdzie sypać? Następnym razem od podwórka zajeżdżę, no to teraz powiedz do środek. Dobra, już tak właśnie teraz miałem, ale z przyzwyczajenia pojechałem tu. Dobra, na środek. Zmieniamy skrzynię na górną. Do przodu. Napęd.
Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Ale by się rozdzieli. Na co ten błąd? Dobra. Tempomat jeszcze muszę ustawić ten. I powinno być tyle. Bujnęło. Włączyłem to nagrywanie. Włączyłem. Dobra, teraz dobry program wybrałem. Jo. No i ruszamy. No już od podwórka dużo lepiej będzie wjeżdżać. Młody gniecie. Tak, tak, taka kolej rzeczy. Młody na pryzmę, prawda? Wszystko poszło, wszystko. Ja zaraz napęd wyłączę. Ja, na dolnej skrzyni to ma pierdolnięcie. Dobra, zatrzymajmy się. Neutral. Górna skrzynia. Pierwszy tempomat od razu. Fliglem to je robota. Doszedł. Teraz ci się klapa opuści, bo ostatnio coś mi się zacinała. Wolny spływ. Poszła elegancko. Wyłączamy wolny spływ. Dobra. Liczę. Muzyczka przyciszona. Piękny zachód się dzieje. Coś pięknego. No, dogrywam dzień pierwszy. Atakujemy oporę. Jeszcze nam trochę zostało tego. Targami 21 km w jedną stronę, więc się schodzi, nie? Już tak z ręki nagrywam, nawet nie zakładam, jakoś nie miałem czasu na głowę nawet założyć. Męcząca dosyć trasa, ale jest dobrze. Zmęczenie chwilę łapnęło, ale młody mnie ze mną pogadał i jest luks teraz. Zajebiście się atakuje, ale poszła. Ale teraz pięknie ten zachód będzie widać, o Jezu. No i tak raczej wydaje mi się, że skończymy tamten kawałek, co jest daleko i będziemy kończyć na dzisiaj. O Boże, jak pięknie. O Jezu. No, to taka dogram wam, jutro coś nagram więcej. O porawo, kurwa, cała dobawo. Nie ma lipy, ale pięknie te lampy świecą. Pięknie, dziękuję.